Ci, którzy śledzą mój Instagram i mojego Facebooka, wiedzą, że tu, na moim tarasie, wśród iglaków, od 7 lat odwiedza mnie kaczka Krystynka. Tak ją nazwałam. Pierwszy raz, kiedy zobaczyłam, że po moim tarasie chodzi kaczka i 11 małych kaczuszek, zgłupiałam. Skąd się wzięły? I pan z Towarzystwa Ornitologicznego, gdzie zadzwoniłam przerażona, co ja mam zrobić, powiedział, proszę pani, one się u pani wylęgły. A ja mówię, ale jak to, gdzie? No i potem odkryłam pod iglakami dół, który sobie Krystynka wykopała, i skorupki po jajkach. Jak już drugi rok Krystynka siedziała na jajkach, to ja już byłam przygotowana. Wiedziałam, że muszę mieć przy sobie kontener koci, bo tam ładuję małe kaczuszki. Schodzę z nimi do naszego jeziora i tam je woduję. Oczywiście przy pierwszym wodowaniu pomógł mi mój sąsiad Marcin Schroeder, który występuje w teledysku Nie wciągaj mnie. Jeśli jeszcze nie widzieliście tego teledysku, to polecam. Ale tak naprawdę Marcin kocha zwierzęta i zawsze mi pomaga łapać kaczkę i kaczuszki. I wodujemy razem. Zresztą zobaczcie, jak to wyglądało kiedyś. Mamunia. Tak, mamunia woła. Chodźcie, dzieci, one się troszkę boją, ale no już. Proszę. Kto tam jeszcze został? W tym roku, no jest już prawie połowa kwietnia. Wielokrotnie sprawdzałam dół, nie było Krystynki. I myślę sobie tak, nie wiem, ile kaczki żyją. Nie mam pojęcia. Ale może po prostu Krystynki nie ma na tym świecie i nie przekazała swojej koleżance, że tu jest dobra meta. Dlatego, że tutaj moja Krystynka miała zawsze spokój, nikt jej nie przeszkadzał. Siedziała 5-6 tygodni na jajeczkach, po czym te kaczuszki zeskakiwały ze skrzyni, no i od razu zyskiwały wolność, czyli były wodowane i mogły pływać. Bo przecież małe kaczuszki nie latają. I słuchajcie, dzisiaj patrzę, jest Krystynka. Chcecie zobaczyć? Chodźcie, tylko nie. Koty nie mogą tam wejść. Ale naprawdę się cieszę, że Krystynka wróciła. Tam jest jezioro, gdzie pływają kaczki. Myślałam, że kaczka sobie wybiera to miejsce ciche, spokojne, no na odludziu, no bo musi w spokoju, w poczuciu bezpieczeństwa siedzieć na tych jajkach. Nie może żaden dziki kot czy pies być blisko, więc dlatego przylatuje na 4. piętro. Zresztą ja nie jestem jedynym tarasem, na którym kaczki wysiadują jajka, jak się okazuje. Kiedyś był tutaj również kaczor, który z Krystynką wybierał iglak. Kaczor również pomaga w podejmowaniu decyzji i nie wiem naprawdę, jakie są zwyczaje kaczek, ale myślę, że on ją odwiedza co noc na przykład, tylko kiedy śpię. Dobra, pokażę wam. Krystynko, widać kuperek Krystynki. Krystynka jest do nas tyłem. No to jest po prostu dołek 7-letni. Tu są jeszcze skorupy sprzed 7 lat, bo ja ich w ogóle nie usuwam, więc jest gleba urzeźniona. Tu są jej zapachy i dlatego ona tu wraca co roku. Dzień dobry, Krystynko. Przyszłam z tobą porozmawiać poważnie. Bardzo cię proszę, Krystynko, żebyś dała się zwodować może w majówkę, co? W ubiegłym roku kaczuszki były wodowane 3 maja, a w tym roku Krystynka troszkę zaczęła później. No mam nadzieję, że to się stanie w majówkę, a nie potem, bo potem ja wyjeżdżam do Szkocji na koncert. Tu się to wszystko wydarzyło. I zobaczcie, jest normalnie, majówka się zaczęła. Ja sobie coś tam robię, nic nie słyszę i nagle patrzę, Krystynka siedzi na poręczy i kwacze. I mówi, Majka, już wodujemy. A ja was tam nie mogę puścić. Absolutnie nie. Możecie tylko sobie popatrzeć tutaj.
za szyby, jak przyjdą, bo na pewno będą sobie chodzić po tarasie. Pisk. Tu są! Zobaczcie. No i Krystynka co roku chciałaby już być na wodzie. No ale niestety. Cześć Krystynka, ile mamy maleństw? Jejku, jak ja lubię ten moment. Moja kochana Krystynka. Myślę, że jest ich 10 albo 11. A najbardziej mnie wzrusza to, jak się chowają pod mamusię. Trzymają się razem. No jest ich albo 11, albo 12. No masakra. Cześć maluchy. Witajcie na świecie. Spokojnie. Ja tylko robię vloga. Świat chce zobaczyć małe kaczuszki. No oczywiście, za skrzynię się chowamy. No i co roku jest ten dylemat. Siedziałam na jajkach na 4. piętrze, ale nie wiem jak zejść. Przeleciałam, urodziłam. No ale jak je sprowadzić na dół z 4. piętra? Majeczka, help. Ja już zadzwoniłam po mojego kaczego partnera, Marcina Schroedera. Powiedział, że już pędzi, bo ja sama nie dam rady. Przepraszam, że mam brudny tares, ale dopiero po narodzinach kaczuszek będę sprzątać. Hej, Tinka, co myślisz o kaczuszkach? No, chciałabyś tam pójść, co? Tak? Patrzę. No, nie mogę policzyć, no. Może byście tak gęsiego szły. Czy jest wśród was jakiś amator ogrodnictwa? Może ktoś z was ma jakiś pomysł? Gdzie zamówić fajne skrzynie? Bo te już mi się rozwalają. O, widzicie? O, no coś się nie udało. Nie udało mi się. Znalazłeś chyba w to zielony. Jesteśmy w domu. Mamy Krystynkę. Ojej. Krystynko, nie denerwuj się. Przecież to dla twojego dobra. Co, kochana? Łatko mnie nie dziabni. I zaraz idziemy. Krystynka, taka ładna. Witamy na świecie kaczuszki. Tak. Już i teraz, uwaga, do komplety. Tak. Dobra. Mówiłam wam o tych rękach, które leczą. Mama, takie dziedziusie. No, takie ładne. To są chłopaki z jednej paki, tak. Nie wiadomo, czy to są kaczuszki, czy kaczorki, ale już, zaraz będziecie na wodzie. Musi, tak. W zakamarkach nie została jakaś kaczuszka, bo tego byśmy nie chcieli. No dobra, tak. Już. Teraz idziemy zwodować. Tarara! Kaczka przodem. Proszę bardzo. Zawsze co roku ratujemy. Od siedmiu lat. Ja wiem, że w klatce i window to nie jest najprzyjemniejsze dla kaczek, ale zaraz będziecie na wodzie, obiecuję! Zaraz! Drużyna ratowników ornitologicznych. No, gotowa? Wierzę, ja ją zabiorę ich maluchy i je wrzucę na wodę. Zobaczcie, skok do wody. Patrzcie. Najpierw skacze mama. Juhu! Małe kaczuszki. Krystynka nawołuje, widzicie? Mówi śmiało. Pomożemy. Śmiało. No ale one... No pierwszy raz się nam zdarza. No, kaczuszki wychodzimy. Nie chcą, ale czap. Ale czap. No nie, widzisz? Dobra. Bo jest za wysoko. Do you love ducks? Do you eat ducks? Lecia kaczuszka.
Wylewę! Ura! Brawo! Krystyna! Brawo! Brawo for Marcin! Brawo for me! Brawo! Brawo! Udało się! Takie pływające kacze domki na jeziorku są jakąś alternatywą, żeby schować się przed wronami i przed kotami i psami i wścibskimi mieszkańcami osiedla. Na prośbę mieszkańców takie domki właśnie zostały zakupione, ale myślę, że trzeba wymyślić coś jeszcze. To był bardzo udany dzień. 11 kaczuszek zwodowanych, czami zadowolone. Dziękujemy Państwu za uwagę. To był uroczy dzień i moje 7 spotkanie z kaczką Krystynką, której losy śledzicie i co roku o nią pytacie. Tak, 11 kaczuszek pływa już po naszym mokotowskim jeziorze. Ja Państwu dziękuję za to, że oglądacie moje vlogi, a maleńkim kaczuszkom życzę bezpiecznego dzieciństwa. Bo nie wiem, czy wiecie, ale w tym wielkim, niebezpiecznym mieście, pełnym okrutnych wron i zanieczyszczeń, małym kaczuszkom jest bardzo trudno przetrwać. Ja trzymam kciuki, żeby jak najwięcej z tych maleństw dorosło. Zapraszam na kolejny odcinek mojego vloga. Pamiętajcie o subskrypcji kanału Majka Jeżowska. No i pozdrawiam wszystkich fanów kaczuszek.